Dzień dobry. Dziki. Co tam was ciekawego słychać? Dajcie znać komentarze, a pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie większość odpowiadać, a nawet na niektóre odpowiadamy w shortsach, ponieważ bardzo, ale to bardzo lubimy być z wami w kontakcie, a my dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny, bardzo istotny i ciekawy temat. Jako że niedawno odbyła się premiera najnowszego silnika od Epic Games, czyli Unreal Engine 5, podyskutujemy sobie na temat najbliższej przyszłości nowych konsol oraz tego, co tak naprawdę daje nam wprowadzenie nowej generacji silników graficznych. Ponadto, w dzisiejszych objawionych faktach autentycznych o przełomowej ustawie, dzięki której nasze konsole będą w końcu bezpieczne i skończą się kłopoty związane z nieoczekiwanymi awariami konsol oraz stratą pieniędzy, a dokładniej o obowiązkowej polisie oraz przeglądach technicznych konsol. Dzisiaj sporo informacji, temat także ciekawy, więc zaczynamy, bo będzie się dzisiaj sporo działo. Mimo że spora część graczy twierdzi, że grafika nie ma znaczenia i głównie zwracają uwagę na historię, to okazuje się, że i tak dążymy do uzyskania oprawy zbliżonej do fotorealizmu. Nasze maszyny, czy to komputery, czy konsole, rosną w siłę, a rozwój technologii przynosi nam coraz piękniejsze widoki w grach wideo. Oczywiście jest sporo gier, niekoniecznie fotorealistycznych, które dają ogromną frajdę i faktycznie oprawa nie ma jakiegoś większego znaczenia, jednak coś nas takiego jest, że ciągnie nas do nowinek technologicznych, a każdy większy przełom graficzny budza w nas taką ekscytację i zaciekawienie, gdzie są granice i czy kiedykolwiek zbliżymy się do grafiki, która będzie taka jak za oknem. No mówię za oknem, bo całe życie mieszkam w bloku i nigdy nie widziałem świata zewnętrznego. W każdym razie jest to naprawdę ciekawy etap, w którym teraz jesteśmy, ponieważ no dużo się zmienia. Najpierw powiemy sobie o tym, co niesie ze sobą premiera Unreal Engine 5, o jego przełomowych rozwiązaniach, a na końcu przytoczymy wam tytuły gier, jakie powstaną na tym silniku, które w najbliższym czasie się pojawią. Premiera Unreal Engine 5 to właśnie jeden z takich momentów, gdzie doświadczamy wyraźnie zauważalnego przeskoku graficznego na wyższy poziom oraz sporo nowych technologii, których zadaniem będzie zapierać nam dech w piersiach. Od gier nowej generacji możemy oczekiwać naprawdę dużo i nie tylko niemal fotorealistycznej oprawy graficznej, ale przede wszystkim tego, że w końcu pojawi się nasza upragniona i długo wyczekiwana zaawansowana fizyka. A to właśnie ona powinna zapewnić nam prawdziwie next-genowe doznania, ponieważ obecnie wiele gier wygląda nawet w miarę. Nie no, żartuję. Wygląda świetnie, ale poza wizualnymi doznaniami są to jednak puste wydmuszki, które nawet nie próbują tego ukryć. Prawda jest taka, że połączenie ultra-realistycznego światła, pięknych tekstur w wysokiej rozdzielczości oraz realistycznej fizyki sprawia, że obraz gry, która nam się klaruje przed oczami, sprawia, że wnikamy w przygotowany przez twórców świat. Tak w pełni. A możliwości zabawy otoczeniem potrafią czasem nawet odciągnąć od głównego wątku fabularnego, bo przecież nie ma nic lepszego i nic bardziej przyjemnego niż rąbanie drewna oparte o prawa fizyki. Każdy taki smaczek powoduje, że po prostu cieszymy się tym, co nas otacza i jeśli połączyć to z piękną oprawą, to czego tak naprawdę do szczęścia nam więcej potrzeba poza szklanką kakao. Unreal Engine 5 to również przełom w dziedzinie sztucznej inteligencji. Z tego co wiemy, ma on wspierać bardziej zaawansowane SI, która ma wykorzystywać moc obliczeniową nowych konsol, co przekłada się na znaczącą poprawę interakcji z postaciami w grze. Chodzi o takie tematy jak spryt wirtualnych przeciwników, naturalniejsze zachowanie tłumów, często NPC mogą wykazywać wyższą inteligencję emocjonalną niż moja. Ale to już w sumie ciągnie się od Pegasusa. Jednak najważniejsze jest to, że świat, który w danej grze przyjdzie nam przemierzać, nie będzie mapą pełną stojących bez sensu botów, tylko doświadczeniem prawdziwej iluzji tego, że otacza nas faktycznie tętniącym życiem świat. Jak wiemy, bez światła nie ma życia, tyczy się to również gier, w których to właśnie oświetlenie nadaje najwięcej realizmu grafice. Nawet bardzo stary Quake 2 po dodaniu ray tracingu jest praktycznie nie do poznania, a w niektórych momentach wydaje się jakby ktoś przeniósł grafikę Quake'a 2 do prawdziwego świata. Unreal Engine 5 ma pod tym względem nie zawodzić i uświadczymy tu wsparcia dla najnowszych technologii w zakresie oświetlenia, czy to ray tracingu,
czy to lumen, i to zapewni nam oczywiście refleksy świetlne na najwyższym poziomie. Znaczy no, na najwyższym poziomie w 2022 roku, bo znając życie, obejrzy to ktoś za 20 lat i napisze, że bzdury gadam i jestem nie na czasie, a tego bym nie chciał. Czym by były te wszystkie bariery, gdybyśmy nie mieli miejsca, aby to wszystko rozmieścić? Dlatego tutaj też bardzo ważnym elementem nowego silnika Epic jest to, że będzie on w stanie generować ogromne światy. Co najważniejsze, bez tych wszystkich okien ładowania, pozwala to na nieprzerwane przemierzanie ogromnych światów, ale to wiecie, takich fest ogromnych. Dobra, to teraz o grach, ale niestety na początek złe nowiny, ponieważ gry nawet na tym silniku będą wychodzić wciąż na starą generację. Na szczęście będzie ich coraz mniej, choć te, które wyjdą, mogą być znacząco ograniczone na obu generacjach konsol. Po prostu musimy uwolnić się w końcu od starej generacji. Może to nawet szybko nastąpi, gdy twórcy gier uświadomią sobie, jak karkołomnym i ciężkim procesem będzie stworzenie gier na starsze konsole w oparciu o silnik Unreal 5. Nie dosyć, że ciężki proces, to i rezultaty końcowe będą mizerne, także może ich to tak srogo zniechęcić i przejdą w końcu na te nowe konsole. Gry, które najbardziej rozbudzają naszą wyobraźnię, znaczy kolegi, bo ja nie mam wyobraźni, ale widziałem screeny i jest git. Mowa tu oczywiście o tytułach pokroju Wiedźmin 4, Mass Effect 5 czy Tiny Tina Wonderlands, i tutaj serduszko. Sytuacja mocno się pokomplikowała, ale wstępnie wychodzi na to, że najbliższym tytułem stworzonym na silniku Unreal 5 będzie Stalker 2 i chyba na żadną z poprzednich czterech części tak nie czekałem, jak czekam na dwójkę. Upewnijcie się, że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed wami objawione fakty autentyczne i formułka jak z reklamy tabletek. To, co teraz usłyszycie, absolutnie nie może pozostać tajemnicy. Jeżeli się wydamy, wszystkie osiemy wyprzemy, udajemy, że was nie znamy i pijemy drinki w ustępie w Marrakeszu. Wam pewno nikt to nie uwierzy, więc chyba najlepiej będzie, jak potraktujecie to jako żart. W końcu weszła w życie długo wyczekiwana przez graczy ustawa odnośnie obowiązkowych przeglądów technicznych konsol oraz ubezpieczenia OC. Ustawa powstawała kilka lat, ale to oczywiście normalny proces, bo od samej ustawy dla polityków ważniejsze są ustępy. Im więcej ustępów, tym lepiej, a przy okazji tej ustawy pojawiło się ich naprawdę sporo. Ale o co dokładnie chodzi? Generalnie konsole to bardzo wdzięczne urządzenia, pod warunkiem, że odpowiednio o nie dbamy, a jak wiemy, często gracze lekceważą stan swojej konsoli, co nierzadko prowadzi do opłakanych skutków. Takich jak zapalenie mostka północnego, luzy na gałkach analogowych, nieprawidłowa zbieżność pada z konsolą, czy brak kompresji. Od teraz obowiązkowo na stacjach diagnostycznych wykwalifikowany diagnosta sprawdzi stan waszej konsoli oraz ważność polisy i wbije odpowiedni stempel w dowód rejestracyjny waszego urządzenia. Bo mam rozumieć, że zmieściliście się w terminie i dokonaliście obowiązkowej rejestracji waszych konsol w Urzędzie Komunikacji? No i to niestety wszystko, co dla was na dzisiaj przygotowaliśmy. Dajcie znać w komentarzu, jaka waszym zdaniem w najbliższym czasie pojawi się gra, która będzie zapierać dech w piersiach. A jeżeli macie po tym materiale niedosyt, na kanale jest sporo filmów poświęconych tematyce konsol aktualnej generacji, poprzednim generacjom, czy też nawet sprzed retro, a nawet jeśli tego wam mało, to również poruszamy tematy pecetowe, tak więc jest to na kanale robić, serdecznie was zapraszamy, a jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda, panuje tam naprawdę spoko atmosfera, no i można na luzaku pogadać, link do kanału macie pod filmem, a my co? Widzimy się jutro w shortach, później też w shortach, później w filmie, tak więc do zobaczenia, moi mili, w kolejnym materiale, do widzenia, dzięki.